Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam Państwa radnych, którzy w tej chwili oglądają mnie za pomocą łącza internetowego. Tak jak widać, witamy się dzisiaj wszyscy w reżimie sanitarnym. Niniejszym otwieram 26. sesję nadzwyczajną Rady Miasta, przewidzianą do odbycia w dniu 28 października. Jest to dzisiaj. Sesja ma charakter nadzwyczajny ze względu na konieczność dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2020. Tak jak wszyscy wiemy, jesteśmy w okresie pandemii, także nie możemy się spotykać twarzą w twarz, dlatego teraz też nasza sesja odbywa się w sposób zdalny z zachowaniem spraw reżimowych. Przedstawię pokrótce dzisiejszy porządek obrad. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad. Mamy tylko jeden punkt dzisiaj, dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2020. Sprawy różne są przewidziane i zamknięcie sesji. W sprawach różnych chcę powiedzieć Państwu, że można łączyć się z nami przy pomocy telefonu. Na mój numer telefonu proszę dzwonić, jeżeli są jakieś sprawy. Umożliwię głośnik, także będzie słychać, można będzie zadawać pytania. Na dzisiejszej sesji witam pana sekretarza Andrzeja Worobca, panią Edytę Jarmoluk i pana Edwarda Dremucha. Witam również panią protokolantkę, panią Staszewską. W tej chwili mam informację od naszej pani prowadzącej, że mamy pełną liczbę radnych. Wszyscy osoby potwierdziły telefonicznie swoją obecność. Stwierdzam więc, że posiadamy wymagane kworum do przeprowadzania dzisiejszej sesji. W tej chwili poddam pod głosowanie dzisiejszy temat naszej sesji. Przedstawienie porządku, czyli podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2020. Tak, pani Sylwio? To jest porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o oddanie głosu, o zagłosowanie. Czekamy jeszcze na spływ głosów. Czekamy jeszcze na jednego pana radnego. Czekamy na pana Macieja Choraka. Jest już, tak? Tak jak widać, obecnych jest 15 radnych. Porządek dzisiejszych obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili poproszę panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk o przedstawienie zmian, jakie będą dokonane w budżecie miasta na rok 2020. Proszę bardzo, pani skarbnik. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na sesji. Zmiany, które chcemy wprowadzić w budżecie na rok 2020, dotyczą dochodów i wydatków. Dochody chcemy zwiększyć o kwotę 108 783 zł i 98 groszy, zgodnie z załącznikiem numer 1, który Państwo otrzymali, oraz wydatki o tą samą kwotę zgodnie z załącznikiem numer 2. I tak pokrótce przedstawiając te zmiany, dotyczą one w dużej mierze decyzji, które przyszły od wojewody. I tak w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo jest to zmiana dotycząca wypłaty kosztów na pokrycie produkcji rolnej i akcyzy. W oświata i wychowanie, proszę Państwa, to jest kwota, która troszeczkę więcej opłaty za przedszkole, refundacja za wychowanków przedszkola przyszła troszeczkę większa.
w dziale 852.19 pomoc społeczna, to jest zmiana dotycząca wojewody, decyzji wojewody, oraz w dziale 855 rodzina, w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z różnych dochodów zwiększyłam o kwotę 16 tysięcy, ponieważ jest większa refundacja, jeśli chodzi o osoby zatrudnione z Urzędu Pracy. Tak się przedstawia, jeśli chodzi o dochody, po stronie dochodów, po stronie wydatków. Równolegle, oczywiście, jeśli chodzi o decyzje wojewody, to są w dziale 010 i działach, które dotyczą pomocy społecznej i rodziny. Natomiast w działach 750.11 administracja publiczna, oświata i wychowanie oraz 854 edukacja, opieka wychowawcza, to są zmiany, które dokonujemy na wnioski jednostek naszych podległych, przedszkola i szkoły. To są zmiany już jakby troszeczkę porządkowe, ponieważ przygotowujemy się do końca roku i księgowe oświatowe po prostu porządkują plany. Tam, gdzie im brakuje, przesuwają z planów, gdzie jest troszeczkę większe zaplanowane wydatki. To są te punkty. O rodzinie już wspomniałam, oraz dział 926 kultura fizyczna, gdzie musimy zwrócić część dotacji, którą otrzymaliśmy na realizację zadania inwestycji. I to jest jakby wszystko, jeśli chodzi o zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi? Jeżeli takie uwagi są, bardzo proszę o telefon w moją stronę. Umożliwię przekazanie zapytania. Chwilę zaczekamy na ewentualne łącza. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmian w budżecie miasta na rok 2020. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian? Przepraszam bardzo, jest telefon. Tak, proszę mówić. Pan radny Gajdamowicz. Dzień dobry, witam Państwa. Ja chciałem zapytać ten zwrot dotacji, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną. Czego to dotyczy i z czego to wynika, jeżeli można by było. Pani Dyto, było słychać? Tak. Dziękuję bardzo. Pan słyszy, panie Gajdamowicz, radny, tak? Tak, oczywiście. Dobrze. Rozłączamy się, tak? Czy jeszcze chce pan być na łączach? Nie, dziękuję. Dziękuję. Proszę udzielić odpowiedzi. Jeśli chodzi o zwrot tej dotacji, otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego pismo o pewnych nieprawidłowościach dotyczących realizacji projektu stworzenie park rekreacyjny sensoryczny wokół stawu garncarskiego. Jest to nieduża kwota. Jeśli chodzi o te nieprawidłowości, to już ja jakby nie udzielę informacji. Natomiast kwota jest w wysokości 7300 zł, więc no to jest taka. Dziękuję bardzo. Pan Edward tu jeszcze ma wyjaśnienia. Bardzo proszę, pan Edward Dyrzmuch. To po prostu chodzi o inżyniera kontraktu, należy czytać inspektorów nadzoru. I ta nieprawidłowość polegała na nieumieszczeniu w bazie konkurencyjności ogłoszenia. Pomimo, że ogłosiliśmy na BIP-ie, zrobiliśmy zapytanie, to i tak taki zarzut przedstawiono. Jest to kwota, tak jak to, jak pani skarbnik powiedziała, 7 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie zadawał radny Gajdamowicz, Rafał. Czy ktoś z Państwa jeszcze miałby uwagi do przedstawionej informacji przez panią skarbnik? Jeżeli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2020 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik? Zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na jednego pana radnego.
Czekamy na pana Kamila Bachanowicza. Jakiś problem techniczny u pana Kamila. Tak, już mamy. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Tak jak widać, uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Dziękuję bardzo. W ten sposób wyczerpaliśmy, szanowni państwo, główny punkt naszego dzisiejszego spotkania. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta. Został nam punkt sprawy różne. Jeżeli są jakieś sprawy, bardzo proszę o telefon w moją stronę. Umożliwię zadanie pytania. W międzyczasie, czekając na zadanie pytania, chcę poinformować państwa, że wpłynął wniosek pana radnego Łukasza Złotucha o wygaszenie mandatu, przepraszam bardzo, o wygaszenie mandatu. Temat został podjęty. Prośba ta została przesłana do komisarza wyborczego do Elbląga, bo taka jest procedura. I w tej chwili czekamy na postanowienie o wygaszeniu mandatu. Pan radny wskazał datę 1 listopada i z dniem 1 listopada ten mandat zostanie wygaszony. Pan radny przedstawił argumenty, z czego to wynika, także wszyscy wiemy, o co chodzi. W międzyczasie jest tutaj telefon pani Antachów Ewy. Jedną chwilę pani radna, ja dokończę tylko właśnie. I czekamy teraz na rozstrzygnięcie pana komisarza wyborczego z Elbląga. Po tym terminie pan komisarz wyborczy rozpisze normalne wybory i w tym okręgu wyborczym i będą wybory. Ale to oczywiście za jakiś czas, kiedy jednego radnego oczywiście do uzupełnienia. O tym wszystkim będzie decydował pan komisarz wyborczy z Elbląga. W tej chwili na łączeniu jest pani Ewa Antachów. Bardzo proszę, pani Ewo. Proszę mówić, pani Ewo. Dzień dobry. Witam, panie przewodniczący. Witam też wszystkich koleżanki i kolegów radnych. Ja mam dwa pytanka. Jedno pytanie. Trochę opóźnione tutaj jest, widzę, ale dobrze, to ja będę mówić. Chodzi mi o naszą przychodnię, ponieważ tutaj są takie głosy od mieszkańców miasta. Sytuację mamy taką, jaką mamy, ale zbliża się zima i będzie po prostu, no wiadomo, temperatury będą coraz niższe. Ludzie, przeważnie są to teleporady, ale czasami ludzie idą sami do przychodni i czekają tam pod drzwiami. Czy można by było porozmawiać? Nie wiem, jakie miasto ma wpływ na to, żeby jakoś usprawnić, ulepszyć może to, żeby ludzie nie musieli stać pod drzwiami. Jest tam taki przedsionek w przychodni. Może po prostu udostępnić ten przedsionek na czas tych takich zimowych dni, żeby ci ludzie nie musieli stać stricte pod drzwiami, tylko żeby mogli poczekać na jakąś tam, nie wiem, informację, wypisanie recepty, czy to, co im potrzeba właśnie w tym przedsionku. Rozumiem. To tak by było tyle, jeśli chodzi o przychodnie. I mam jeszcze jedno pytanie. Zauważyłam, że koło stawu, tam od strony firmy budowlanej, jest tak przeorane, że tak powiem, trawnik. Chciałabym się zorientować, czy tam będzie coś sadzone, dlaczego tak się tam zadziało. To by było tyle. Dziękuję bardzo. Pytanie, na drugie pytanie udzieli odpowiedź pan Edward Brdymuch, jest w temacie. Bardzo proszę. Dziękuję, pani radna. Tak jest. Co do tematu drugiego, już są sadzone dzisiaj róże. Po prostu będzie tam posadzonych dwa rzędy róż. Konkretnie 400 róż. Dziękuję. Dziękuję. Co do pierwszego pytania, panie skarbniku.
Odnośnie przychodni, no chcę powiedzieć, że tu nie mamy bezpośredniego wpływu przełożenia. Też proszę pamiętać, że no, panuje sytuacja sanitarna, jaka panuje, więc tutaj decyzję, myślę, NZOS podejmie we własnym zakresie, ale zgodnie z tym reżimem sanitarnym. To z tego co wiem, no, pacjenci umawiani są na godziny, niektórzy czekają w samochodach. No, nie jest tak źle, myślę, ale no, zobaczymy, co nasz tutaj NZOS, medyk, jak zastosuje się do tej uwagi. Także bardzo proszę tutaj pana sekretarza o wykonanie telefonu właśnie ewentualnie do pani kierownik i zbadanie tego tematu, jak to wygląda ze strony epidemiologicznej, czy jest to możliwe. Jeżeli tak, to na pewno można byłoby w tą stronę pójść. Jeszcze ze spraw różnych dostaliście państwo ostatnią informację do tego, że przechodzimy też w sposób zdalny pracy. W tej chwili trwają prace, została zakupiona licencja na program Teams. Jest to program, który umożliwi nam Zoom. Są dwa programy, Teams i Zoom. My będziemy mieli program Zoom. Będzie to taki program, gdzie będziemy mogli wszyscy na siebie patrzeć. Obraz będzie podzielony tak, jak widzimy to czasami w telewizji i bezpośrednio na żywo można będzie z sobą rozmawiać i na siebie patrzeć. W tej chwili trwają tam ustalenia jeszcze techniczne. Rozmawiałem dzisiaj z panem informatykiem. Pan informatyk przedstawi taki krótki filmik instruktażowy w kwestii zamontowania i będziemy po prostu w tej chwili mogli się widzieć w przyszłości. Tak? Halo? Jedną chwilę. Mamy połączenie z panem radnym Maciejem Chorakiem. Bardzo proszę. Radny Chorak Maciej. Witam serdecznie wszystkich. Ja tutaj chciałbym może drobny problem poruszyć, ale ewentualnie z uwagi na to, że zbliża się święto, jakie mamy 11 listopada. Prosiłbym tylko, mówię, bo ruszyło mnie strasznie ostatnio na stadionie. Od no, miesiąca czasu na maszcie, na stadionie wisi flaga. Ona jest cała szczerpana. Wygląda dosłownie jak nie powiem co i prośba taka, albo ewentualnie, żeby ją ściągnąć, bądź kwestia wymienić na nową flagę, bo no, jeżeli chodzi o zbliżające się święto, nieładnie to wygląda na terenie naszego miasta. Dziękuję, pozdrawiam. Jest to bardzo cenna uwaga, także na pewno będzie to zrobione. Dziękuję. Głos zabierał pan radny Chorak Maciej. Dziękuję. W dalszym ciągu proszę, jeżeli są pytania, bardzo proszę o telefon do mnie. Można będzie zadać pytanie i usłyszeć odpowiedź. Także kontynuując, Szanowni Państwo, będzie program ten właśnie Zoom, gdzie będziemy mogli w sposób zdalny całkowicie, bo nie wiadomo jak ta nasza epidemia będzie się rozwijała, w którą stronę, w sposób zdalny będą odbywały się nasze sesje i nasze komisje. Będziemy się nawzajem widzieli, nawzajem się można będzie udzielać odpowiedzi. W sprawach różnych jeszcze pan sekretarz, pan Edward? Pani Główna Księgowa, tutaj również nie słyszę innych telefonów. W związku z powyższym, że temat dzisiejszej sesji został wyczerpany, zamykam 26. Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Góry Wojewódzkiej. Dziękuję bardzo.